jest spółka z Łoką Bersztyca. Co tam, Mati? Jak się trenuje Bachorów? Cudownie, kurwa. Nie wiem, ja tam, wiesz, podpatruję czasem. Kurwa. A weź. Matko Boska, co tam się dzieje? Człowieku. No, zdradzić jakieś szczegóły coachingu nadmyślańskiego? Nie mogę zdradzić, bo na pewno skautują... Nie wiem nawet, kto może skautować. Ale dzisiaj jest piękny dzień. Sobota. 10:00 ciepło. Jak szedłem, to już stara baba z kościoła wyszła i skautowała, kurwa. Po osiedlu. Węszyła po wstęp. Tutaj forma. A będzie nie będzie na to. Mój kraj się dostał na euro, a właśnie biedne Polaki. Bo nowy król Albanii. A co to zadycha? Daj mi ją. Jaki pazerny. Nie płacą ci no na wyślanie? Nie chodzi piechotą, ty. Wiesz co, mogę zadychę kupić? Co takiego? Niewiele, kurwa, ale... Ty od kogo się uczyłeś piłkarskiego fachu? Od jego brata. Wiesz, no wszystkim coś czasem nie wyjdzie. Mi na przykład bardzo często. Cześć, byłeś na jakimś koncercie? Byłeś na jakimś koncercie? Za duże buty masz, kurwa. Chuj ci w dupę. Coś bukakańskie buty? Nie, nie. Cześć. A, my się witaliśmy już. No dawaj się. Nie do vloga. Co tam, Oskar? Kiedyś na vlogu robiłeś to fajnie. Kurwa. Jezu, i ci kurwa goście z tym, co się tak odkryli. 5 listopada. A ty robisz tak samo? Tak. To było w listopadzie. No. Brakowało mi jest super ujęcie. No to jest mokre. No to życie. Tak nieprzyjemnie. Słuchaj. To są bardziej mokre rzeczy. To są. Na przykład? W tym świecie. Ale niektóre są przyjemniej mokre. No, co ty na to powiesz? To jest piłka Ligę. I ty ją oddałeś. To nie jest piłka. I poszła w niwę. To miałem ząb wczoraj. Tak? Tak. Na koncercie? Nie. A, co się stało? W domu. A co się... Miałem ząb. Jak to się stało? Grał w NBA. No, jadłem cebułę, nie? I się, się złamał. Na mat cebułę? Bułki, kurwa? Co? Fajnie odnobija, kurwa, leżała. Nie, to mówię. Nie, kurwa. Nie ma ząba. Ta stara trzeba zjeść, kurwa. Mama mówiła, nie wyrzucaj. Nie. No tak, to była kurwa 5-dniowa i chyba. Dobra, ale apel, apel. Bonio, gdzie skrupia jest vlog z Dortmundu? O, no właśnie. To w pizdzie, kurwa. Ej, zróbmy taki ten jakiś, wstawmy się w rządku, będzie, on będzie myślał, że w montowaniu, że... Nie, jak go będzie, go? Oh, okej, okay. I see what you did there. Taru, że ustawiliśmy się, nie wiem, do jakiegoś zdjęcia. Ustawiamy się w bramce niby do zdjęcia, prosimy, gdzie jest vlog, albo coś takiego. Gdzie jest vlog? Gdzie? W tej sprawie parę słów z piwnicy prosto od Bonia. A ja mam to w dupie. Say what? Prima primis, kurwysyny. Mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Pokaż ty na to do kamery. Pokaż ten luz. Ale oploty. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Luz, luz. Luz, luz. Stamy się w luz. Więc nie uważam, że naszym chłopakom brakuje luzu, kapujesz? Miłość większa od Warszawy. Krzysiu znowu zagra z nami. My chcemy gola, hej Żelbet, my chcemy gola. My chcemy gola, hej Żelbet, my chcemy gola. Ale taki chuj, taki chuj, taki chuj. More playing, less talking, man. That's fucking great, Dishu. Let's go. Press, 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 press. More, more. Dishu, dawaj. Plecy, plecy. Shot. Nice shoot, man. Plecy.
Nice dribble! Oh, nice pass! That's your moment. Holy fuck. B Junior, co sądzisz o nim? Hafsiła, nie powalczył. Nie bój się powalczyć. Tak mówią, no właśnie. No, on nie powalczył. Czyli no i to jest znak, to? Że nie ma tu miejsca dla takich jak on. Się boi. A jak się boi, to może się pakować do domu. Mieliśmy ustalone tutaj z między wykonawcami, że ja uderzam rzut wolny. Kto tak ustalał? No wykonawcy, czyli ja i Bartek. Aha. A Krzysiu się poczuł, jeszcze zjebał zagranie do Bartka. Prawda. A co, ty już zadowolony wynikiem? Masz zapierdalać! Jak kurwa, 3-1? 3-1 jest. A grasz jakby było 0-0. Patrzcie widzowie, jaka foto dobra. Jest kurwa. Debiutancka bramka. Pozdrawiam. Tu jest więcej udokumentowanej niż w filmie. Przez 10 minut nagrywamy. Pierdolę. Animacja pokazała. Tak. Boli nie były. Dla Bonia. Piłka się toczyła, zrobiłem. Chuj mnie boli, że ci to 10 minut życia zmarnowałem oglądania. Dzień dobry, znajdujemy się na Orliku przy ulicy Sadzaw... Nie, chuj. Na Sadzawkach. Gramy z Krakow Elite i mamy debiutanta bramkarza. Jakie są twoje pierwsze odczucia po pierwszej połowie? No tak szczerze, chujowo, ale jest dobrze. Chujowo, ale jest dobrze. Jak, czyli można określić, że w chuj słabo, fajny meczyk. Tak, oczywiście. Już nam się podobasz, bardzo dobrze. Super. Jeszcze jakieś pytania? No to ty masz pytania do niego. Jak się zaaklimatyzowałeś w drużynie? Ten wywiad prowadzi... Jeszcze jakieś pytania? Jak się zaaklimatyzowałeś w drużynie? Przepraszam państwa, jestem taka zakręcona. Powtórz pytania, proszę. Jak się zaaklimatyzowałeś w drużynie? A nie wiem, to znaczy chyba dobrze, co nie? Bo... Coś tam, no. Chyba nie najgorzej. Nie no, zostawcie biednego chłopaka, zestresował się. On ma tylko bronić, a nie udzielać wywiadu. Drugim mamy naszego drugiego rozmówcę. Dawaj z Dysiem teraz. Ale ja z nim przychodzę. No tak, drugi rozmówca. Dziękujemy. Okej, o co masz tego? Zróbmy wywiady w przerwie teraz przy każdym meczu. No dawaj. Ale nie wiem, o co się ciebie zapytać. Cokolwiek, nie wiem, jak się kurwa gra w chuju. Bez przekleństw, proszę, to jest publiczna telewizja za państwowe pieniądze. W każdym razie, no niestety, no, swojego występu gdzieś tam nie mogę zaliczyć do udanych na razie, ale... Ciężko pracujemy na treningach w tygodniu, to jak widać przynosi efekty. Trener długo pracował nad taktyką, no też bramka po stałym fragmencie gry, fajnie, że to gdzieś przynosi efekty, bo trenujemy to cały tydzień i widać w meczach, tak, że to wychodzi, no jednak pracujemy gdzieś tam, tak jak mówiłem, gdzieś tam nad każdym elementem gry i teraz w takich meczach to wychodzi, no może dzisiaj jeszcze nie idzie nam najlepiej, ale są początkowe fazy sezonu, tak naprawdę takie mecze trzeba traktować jeszcze jako fragment okresu przygotowawczego i no jedziemy z kurwami. Zdobycz punktowa. Dobra, a co powiesz o naszym debiutancie, bramkarzu, jak się powiesz o jego grze? No wiadomo, no gdzieś tam to jest młody zawodnik, dopiero co przyszedł z juniorów i naszego klubu i... Przeskok do drużyny seniorskiej. Przeskok do drużyny seniorów nie jest łatwy, ale tacy zawodnicy gdzieś tam muszą się odnajdywać w pierwszym zespole i... Cenne doświadczenie. I zdobywać to cenne doświadczenie, bo gdzie jak nie tutaj, tak? Nie, że to lepiej przyjdzie. Dziękuję bardzo za to. Ale panowie, panowie gramy? Bo musi być. KG futbol menadżer. Ej, dobra, zmiana formacji, bo chujowo gracie. Dawid z KG w obronie, Mati wyżej, Krzysiu, Bartek Kage, napastnicy. To jest on maszyna, który to jest ten Przemysław Wiśniewski? Brawo! O kurwa. Ej, ile jest? 5-3? 5-3, nie? Panowie, przegrajcie tą piłkę jeszcze z tyłu. Uspokójcie to. Ale my tylko mecz potrafimy przegrać. Pan zobaczy, jak my trenujemy. Wywiad nowy bramkarzem, chłopak się boi, kurwa, chłopak się boi. Jak ja bym wiedział, że ktoś tu się kurwa podłożył, ten mu kurwa łeb ukręcił. Tak, no gramy o spadek i chuj. Jeba. Zniewaga, kurwa. Dobrze. Ale ma strzały pojebane. Na akson blisko, dobrze. Kurwa. I teraz spokojnie. Jest Michał. Dobrze. I teraz cofnij. O Jezus. Daj maćka. Dobrze. Rehabilitacja. Jest, bo... Kurwa. No luki na kurwa. Są piłkę, ale mamy lepsze indywidualności. Taka jest moja ocena tego. Nie. Zmieniamy coś? Dobra. Trzeba zmienić. Oj. Brakowało tym gości. Brawo. Robisz zdjęcia ty? Na stopie, no ale... Czubie? Już nie bałem tyle tych zdjęć.
Czemu ty zmieniałeś kartę pamięci? Co ci mnie pasowało? No bo wyświetlało mi się, że nie ma. Była na pewno. No była, ale wyświetlało się, że nie ma. Więc próbowałem zmienić i to nie. Działało. Nie wiesz, jak działają karty pamięci? Tam jest taka zastaweczka, musisz ją przesunąć, żeby zadziałało. No, jest. Ale to zrobił, jasny. Dobra, teraz David. Co was boli? Zwłaszcza ciebie, David Pindle. To jest kącik zażaleń, mów śmiało. Biegam prawo, lewo, nie dostaję kurwa piłek. Jeszcze kurwa muszę zejść. Ryknij. Nie mam siły, nie będę ryczał jak kurwa. 40, dawaj. Co? Nie. To jest protest, nie ryczysz nic. Tak ryknę. Ja ci ryknę. Kurwa, spali mnie lepiej. Super Benji, brawo! Superhero! Dawaj Bijunia, to jest ten moment! Po długim! I nie wykorzysta. Wykorzysta. Jest Bijunia! Pompuj go trochę. Ostudzę twoje zapały. A dzisiaj... Tutaj... Nagrało się. Nagrało się. Spotykają się. Bez względu na brak umiejętności. Będę dobrze, jeden... Klaksu, twardo na nogach! Twardo na nogach, o to chodzi. Ale dalej nagrywasz mnie. Mówisz kurwa meczu. Są rzeczy ważne i ważniejsze, tak kurwa. Aha, ja tu... lepiej nie nagrywać meczu. Nie, nie ma sensu. Bez względu na brak umiejętności. Bez względu na brak umiejętności meczu. Ja wierzę w tego młodego, zaledwie 17-letniego chłopaka. On ma przed sobą świetlaną perspektywę. On może jeszcze na życiu reflektora. Świetlaną przyszłość. Ja, stary kutas, dwójka z przodu. Co ja mogę? W okręgu wie na ławce posiedzieć. Trzeba być twardym kutasem w grze. Nie to. Tak się właśnie powinno grać. Mała gra w trójkącie. Przerzucenie ciężaru gry. Czy jak to teraz się mówi, centrum gry. I... zjebaliśmy, bo tam był Benji, ale jakby nie był tam Benji... To się wytnie. Oskar, kręcisz content. Dawaj. Nie odezwę się ani słowem. Po prostu będę nagrywał chłopaków. Nie nagrywam chłopaków. Ale to zrobił. Tam się coś podobno dzieje. Kurwa. Jesteśmy po meczu. Nikt nie wie, jaki był wynik. Wygraliśmy w końcu? Tak, pewnie, ja to wiem. No nie wiem, z 11-12? No. Mati był. Ja wiem, kto ile strzelił. Dawaj. Benji, zero. Witamy kibiców prosto z Sadzawek. Jesteśmy po meczu Żelbeton. Jesteśmy po meczu Żelbeton. Od razu mnie lepiej słychać. Jesteśmy po meczu Żelbeton Płaszów kontra Kraków. Mecz zakończył się wynikiem 11 chyba do iluś. Chyba? O, dzięki wielkie. Jak ocenisz to spotkanie? Chyba dobrze. Gdzieś tam? Gdzieś tam. Dobrze. Tutaj debiutancki, można powiedzieć, debiutancki mecz dla bramkarza, dla pararu chłopaków. Pierwsze bramki, więc widać, że ci, którzy przychodzą tutaj do nas, do seniorskiej drużyny jakby z akademii, można powiedzieć, że gdzieś tam coraz lepiej, tak? Coraz lepiej ta piłka zaczyna chodzić, trójkąt, przerzucenie, centrum gry na drugą stronę. Trener się spisuje, trener motoryczny też się spisuje, także myślę, że gdzieś tam powoli do przodu. A jakbyś miał tak szybko ocenić, to wypadł według ciebie najlepiej z młodzieżowców? Definitywnie Benji. Okay. Powiedz mi, na ile bramek dzisiaj strzeliłeś? Tak. Gdzieś tam, tak. Gdzieś tam. Dobrze, gdzieś dziękujemy tam, tak. W takim razie. Prosto z Sadzawek meldujemy się i do gdzieś zobaczenia. Gdzieś tam. Kurwa. Co tam, Bartek, powiesz? Wyczerpujący mecz, ale rozjebaliśmy. Grybko mówiąc. Panie, idź pan w chuj.